No, dzień dobry, kochani, z mojego samochodu. Ja właśnie podjechałam pod promenadę. Jedna z moich ulubionych galerii handlowych, do której mam ogromny sentyment. Ale dlaczego tak się stało? No właśnie dlatego, że dzisiaj, za moment, widzę się z Magdą Meg i będziemy nagrywać dla Was filmiki. Dzisiaj będzie pierwszy filmik z tego cyklu, a dokładnie w co ona mnie ubrała, jesienne stylówki z Zary. Nie wiem, czy pamiętacie, ale już jakiś czas temu na naszych kanałach pojawił się taki film. I z tego, co pamiętam, bardzo fajnie go przyjęliście. Czyli ja ubieram Magdę, Magda ubiera mnie. Wymyśliłyśmy sobie, że zaczniemy właśnie od Zary, ale będą też inne sklepy, więc spokojnie. Dwie stylizacje. Jedna stylizacja taka bardziej na luzie i druga stylizacja bardziej taka wyjściowa, klasyczna do biura. Nie mam żadnego jakiegoś pomysłu i planu w głowie, co można by było zrobić. Słuchajcie, widziałam ostatnio na Instagramie u Magdy, że przeglądała sukienki z H&M-u. Chyba jeszcze z jakiegoś innego sklepu. Nie wiem, czy są dostępne jakieś ładne sukienki w Zarze, ale jeśli by było, to chętnie bym w jakąś sukienkę Magdę ubrała. Bo lubi, bo szuka i może jej się coś spodoba. Natomiast nie mam, słuchajcie, żadnej jakiejś takiej specjalnej koncepcji, co można by było zrobić i co można by było wymyślić. Wiem też, że Magda lubi kolory takie ziemi, neutralne, spokojne, beże, brązy. Chociaż ja bardzo chętnie zaszalałabym z jakimś kolorem, a wy wiecie doskonale, że jestem znana z tych kolorów, więc nie wiem, co tam Magda wymyśli. Tak naprawdę to nawet nie wiem, co jest tutaj w tej chwili tutaj w Zarze. W ogóle z Zarą to jest tak, że do każdego sklepu, jak pojedziecie, to w każdym innym sklepie Zary jest inna kolekcja, są inne rzeczy, więc nie wiem, jak będzie tutaj w promenadzie. Ale na pewno czeka nas fajny czas i szukanie tych stylówek. Zawsze mamy przy tym ogromny fan i bardzo dobrze się bawimy. Jestem bardzo ciekawa, w co Magda mnie ubierze. Więc dzisiaj widzimy ten film tu. Oczywiście zapraszam Was również na kanał Magdy, żebyście zobaczyli, co tam ciekawego się pojawiło, a ja zmykam, idę zrobić przegląd do Zary i no, zaraz powinna być już Magda. Patrzcie, patrzcie, no ona się stresuje, nagrałam to, żeby nie było. Jest ta oto piękna pani w tym kolorze, o którym przed chwilą wspominałam, nieważne, nieważne. W Zarze jest tyle beżowych rzeczy, słuchajcie. Widzicie? Widzicie? Ubiorę cię na jeden kolor w końcu. Widzicie, a ja zaraz chciałam powiedzieć, że tak sobie weszłam szybko zrobić rundkę i nie ma prawie w ogóle żadnych kolorów, które ja lubię. W sensie takich odjechanych, wystrzałowych. Więc jestem niepocieszona, ale mam nadzieję, że w innych filmach, które będziemy nagrywać, coś się uda znaleźć. Także słuchajcie, idziemy do Zary i nagrywamy. Zapraszam. Dobra, chyba mam sukienkę, ale nie wiem, czy Magda się zgodzi na taką długość. No, zobaczymy. Wybrałam dla Magdy stylówki. Zobaczymy, co na to Magda. Jedną taką troszkę z kolorem i troszkę nie. Później Magdzie wytłumaczy wszystko, co i jak. Słuchajcie, wzięłam tę sukienkę, zobaczymy, co na to Magda. Jestem bardzo ciekawa, ale żeby nie czuła się niekomfortowo, dobrałam jej takie wysokie kozaki. I co fajne, te kozaki można też fajnie ze wszystkim połączyć. No dobra, jestem ciekawa, co ta Magda wybrała dla mnie. Zaraz się okaże. I lecimy z tymi stylizacjami dzisiejszymi. Słuchajcie, uwaga, to jest nowa Anita. Pięknie wyglądasz, zobaczcie, jak ją super wystylizowałam. Zaczniemy od takiego kożuszka, to jest taki bezrękawnik, ale on wygląda super i uważam, że jest super uniwersalny. I zobaczcie, pięknie leży, bo on z tyłu delikatnie tak odstaje, dzięki czemu ładnie pupa jest wyeksponowana. Tak, bo ja myślę, że w ogóle nie ma sensu go zapinać, chociaż to można by było. Jest okej, okay, ale tak, to jest taki detal fajny, no. Do tego mamy, słuchajcie, taką koszulę z taką strukturą w paski, bardzo ładnie wygląda, ona, to jest taka złamana biel. Tak, poza tym ona jest fajna, że jest taka dłuższa. I wiecie co, ja chciałam znaleźć Anicie dzwony. Nie było dzwonów, ale zależało mi na tym kolorze jeansów. Zobaczcie, jak one super współgrają.
pięknie wyglądasz. I kowbojki do tego, i duża torebka, bo Anita, wiecie, musi mieć dużo napakowane. Musi, jest, proszę bardzo. Co myślicie? Ja jestem mega zadowolona, naprawdę. Od 0 do 10 na ile oceniasz? 10. Czyli wyszłabyś. To jest mój look, ja takie rzeczy lubię. No. Ale pięknie wyglądasz, naprawdę. I te kolory wszystkie. No. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Następna stylizacja. No, teraz elegancko. Zapraszam, Anita. Pokaż się. Druga stylizacja. Proszę bardzo. Pięknie. Słuchajcie, ja w tej stylizacji postawiłam na dopasowaną sukienkę. I ona jest, słuchajcie, przepiękna. Bo to jest bawełenka, ja już sprawdziłam. Proszę bardzo, jest obcisła. Ale czy ona jest wygodna, jest komfortowa? Jest wygodna, jest komfortowa. Okay. Tyle tylko, że dzisiaj trochę właściciele brzuch mi wywaliło. Natomiast tak. Ale bardzo ładnie ta sukienka wygląda, zobaczcie. Pięknie! I właśnie postawiłam na dopasowaną sukienkę. Bardzo ładnie. I ona też jest fajna, bo ma taki półgolfik, ale odkryte ramiona. Znaczy odkryte ramiona, tak. Odkryte ręce. Słuchajcie, i nie ma żadnego suwaka. Ona jest taka, zobaczcie, bardzo elastyczna. Okay. Mm-hmm. Więc nie trzeba, że nie ma żadnego suwaka, żadnej gumki, niczego, więc okay. Fajnie się też dopasowuje. No i właśnie do tego dobrałam takie szersze troszeczkę buty. I oczywiście, proszę bardzo, i oczywiście karmelowy płaszcz. I uważam, że to fajnie wygląda i też można się czuć bardziej komfortowo, nie? Bo obcisła sukienka to jedno, ale taki szerszy płaszcz. No, powiedzmy, że idę do pracy, tak? Więc zarzucam sobie płaszczek. A później idziesz na randkę i ściągasz. I gotowe. Tak jest. Pięknie. Naprawdę bardzo fajnie, w ogóle bardzo fajny płaszczek. Tak. Też już na niego... Jednorzędowy, zobaczcie, aha. Bo on jest tutaj na jedną guzikę. Ale i tak pewnie byś nosiła bardziej rozpięty, nie? Tak. Najczęściej. Jest najczęściej rozpięty płaszcz, ale ten jest świetny. No. I ten kolor bardzo jest taki twarzowy. No i oczywiście torebka właśnie taka w karmelowych odcieniach, proszę bardzo. Ani to jest... Tutaj pasowała też torebka, którą zobaczycie u Marty na kanale. No, to prawda. W każdym razie, Ani to jest gotowa. Idę, pa! No dobrze, kochani, my już jesteśmy po nagrywkach, już widzieliście stylizację. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to. Która bardziej wam przypada do gustu? Dokładnie. Na tobie wszystko super leży, więc dobre, to jest łatwo wybierać ubrania. Dobre, dobre. Dzisiaj taki, słuchajcie, nie do końca mój dzień, bo się śmieję, że trochę brzuch mnie wywaliło. Za dużo zjadłam i w ogóle... Samo życie. Samo życie, jak to my kobiety. Ale mimo wszystko, powiem wam tak, bardzo mi się podobała stylizacja, która Magda dla mnie wybrała. Kożuszek. Mam nadzieję, że Magdzie spodobały się stylizacje, które ja dla niej wybrałam. Ja teraz mam problem. Ja idę zaraz do kasy. Ja nie to odprowadzę do kasy. Ja nie oszczędzam. Muszę mieć ten kożuszek. Muszę mieć ten kożuszek. Ale wiesz co, on jest naprawdę uniwersalny i ja uważam, że on na lata tobie posłuży. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że ten kożuszek to się pojawił już chyba w zeszłym roku w kolekcji. Mhm. I w tym roku, w najnowszej kolekcji, są dwa modele tego kożuszka. Jest dłuższy i ten krótszy. Ten dłuższy chyba jest większy. Jest większy, ja go mierzyłam i on jest kompletnie nie dla mnie. Nie na moją figurę i nie na moją wagę. Natomiast ten mniejszy, mimo tego, że to jest XS, to jest naprawdę bardzo fajne, więc ja zaraz idę do Kasi i go kupuję. Nie wiem, co na to mój Massimo, jak wrócę z reklamówką, ale... No co wiesz, że to moja wina i jakoś to będzie? Rzucę na ciebie, a potem powie, nie będę się z tą panią spotykał, bo ona cię namawia do złego. Ale cieszę się, że stylizacje ci się spodobały. Dajcie koniecznie znać, tak. Teraz jeszcze proszę, która bardziej wam się Anita podobała, pierwsza czy druga? I słuchajcie, zapraszam na kanał Magdy, bo tam czeka na was kolejny filmik też tam z stylizacjami. No i na razie nie zdradzimy wam, gdzie będziemy nagrywać kolejne stylizacje i jaki sklep, ale śledźcie nas koniecznie, bo będzie się działo. Będzie się działo. Dużo tak fajnych jest. Stylizacji. To będzie fajna jesień w ogóle. Tak. Tak jest. Także dziękuję ci bardzo, że byłaś moją modelką i że wybrałaś mi ubrania. Ja też dziękuję, że ty byłaś moją modelką. To było naprawdę, powiem tak, ekscytujące przeżycie. Oj tak, z dwóch stron. Kończymy, lecimy. Do zobaczenia, pa! To tak już na sam koniec chciałam wam pokazać, Magda będzie wychodziła właśnie z przymierzalni. I nie chcę nic mówić, ale ja tu sobie sprawdzam materiał, a Magda przed lustrem. Ta torebka, ale wiesz co, może ta torebka, ale w ogóle fajne torebki. No właśnie, Zara ma fajne torebki w tym sensie. Dobra, ty już masz tyle tych torebek. O, już idę, no.